Hej, 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 moi drodzy, 41. Astro Kawa i mamy dzisiaj 12 maja 2020 roku. Ja Was serdecznie witam i dzisiaj znowu będziemy sobie, no cóż, jakby nie patrzeć, zaglądać w naukowy świat. Zobaczymy, co ciekawego w prasówce, wylosujemy jakiś temat z naszej książki i popłyniemy sobie przez ten naukowy nurt. Ja serdecznie witam wszystkich, którzy z nami dzisiaj są i przypominam tym, którzy oglądają na Astro Chillaucie, że jeżeli chcecie brać udział na żywo w naszym programie, to od poniedziałku do środy o godzinie 9:15, jak dzisiaj 22 po mamy zazwyczaj ten program. No niestety jeszcze trochę ustawiania w programie zostało, także jeszcze walczę z materią. Ale cóż, jedziemy już z dzisiejszymi tematami. Ja serdecznie witam Kacpra, Kaję, Daniela, naszego bossmana, witam, Stajnie Siekierzyn, witam. Stajnia pyta się, jaki jest tytuł książki, z której losujemy tematy. Tytuł książki to Początki prawie wszystkiego, także serdecznie polecam. Jeżeli ktoś by chciał sobie akurat taką sprawić. Piotrek, jak elegancko dzisiaj, no czasem trzeba, wiesz, wyjść z dresów i ubrać coś lepszego. Dobra, słuchajcie, nie będziemy dłużej przedłużać, jak to się mówi, czy można tak powiedzieć, dłużej przedłużać, po prostu nie będziemy przedłużać, tylko jedziemy już z naszą prasówką. A w dzisiejszej prasóweczce zajrzymy sobie oczywiście na początek na stronę NASA i zobaczymy, co też tam ciekawego się kryje. Pani Catherine Park w artykule możemy sobie przeczytać o projektowaniu bardzo takiego ważnego, tak ważnego, że aż nazwanego Vital wentylatora. Proszę bardzo. Catherine Park jest designerką i właściwie można powiedzieć, do jakiego zawodu można by było to porównać tutaj w Polsce? Projektantką po prostu chyba. W Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie. I właśnie o tej pani tutaj możecie sobie przeczytać w ramach przedstawienia kobiet, które pracują w NASA. Także taki artykułik na dzień dobry na początek. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Przygotowania do Apollo 14 i 15, czyli kolejnych po nieudanej misji Apollo 13, właśnie misji w ramach programu Apollo, czyli artykuł sprzed 50 lat. I tutaj możemy sobie zobaczyć zdjęcia, możemy sobie zobaczyć tutaj właśnie takie analogowe misje. Analogowe, ponieważ no, nie odbywały się oczywiście w kosmosie, tylko gdzieś tutaj na jakimś poligonie takim i tam astronauci mogli ćwiczyć to, co potem w misjach na Księżycu miało mieć miejsce. Zresztą robi się to do dzisiaj, bo misje analogowe cieszą się dużą popularnością. Na przykład w Pile jest taki obiekt, który jest habitatem i w tym habitacie można przeprowadzać różnego rodzaju misje takie właśnie analogowe i tego typu misje są oczywiście przeprowadzane. Tak to właśnie wygląda. Sasza pisze, że to był ciężki wybór, ale rozłączył się z lekcji i wbił na kawę. Pani nauczycielko, no niestety, ale mam jakieś problemy, internet nie działa. I przełączamy. Tak to właśnie działa, podejrzewam. Okej, więc tutaj w tym artykule sobie możecie poczytać, poglądać zdjęcia, jak to wyglądało w tamtych czasach. Lata 70. weszły pełnym kopem, że tak powiem, w obrotowe drzwi. A tutaj mamy zdjęcia z teleskopów, mamy zdjęcia też z sondy Juno. Razem ze sobą połączyły siły te ekipy, które się zajmują tymi właśnie sprzętami, żeby zajrzeć jeszcze głębiej w atmosferę Jowisza. I na różnych pasmach właśnie jest tutaj to badanie przeprowadzane. Tak jak widzicie, właśnie Juno jest w stanie sobie zajrzeć dzięki falom radiowym w te niższe warstwy, o tej powiększe to jeszcze, jowiańskich chmur. Tutaj oczywiście mówimy o tych górnych warstwach atmosfery, bo w te dolne warstwy atmosfery no, nie jesteśmy w stanie zajrzeć. Tutaj mamy obserwatorium Gemini, które podczerwone fale wykrywa.
i dzięki temu możemy sobie przyjrzeć się głębokim chmurom wodnym, czyli właśnie z pary wodnej. Cóż tam jeszcze mamy? Teleskop Hubble'a, odbijane światło, światło słoneczne odbija się od tych górnych warstw atmosfery, więc możemy taką wizualną wersję tego sobie zobaczyć, czyli widzimy też w świetle widzialnym to, co jest obserwowane, ale dzięki tym właśnie dwóm jeszcze obserwatoriom, czyli kosmicznej sondzie Juno i naziemnemu obserwatorium Gemini, mogą naukowcy zajrzeć bardziej w głąb tych właśnie wszystkich obłoków. Między innymi też wyładowania atmosferyczne, które zachodzą w tychże właśnie chmurach. I pisze Franciszek: dzień dobry, witam wszystkich, informacji nadszedł czas, Astrofaza edukuje, Astrokawa budzi nas, dzisiaj tutaj znowu jestem, cieszę się przez cały czas, więc mamy nawet kącik poety dzisiaj. Tak to właśnie wygląda. Z powiadomieniami jest dramat, ja to rozumiem i ja to wiem, ale z tym nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, wejdźmy sobie na stronę Europejskiej Agencji Kosmicznej. ESA INT. Wygięty most pomiędzy dwoma grupami galaktyk. Możemy sobie tenże właśnie artykuł zobaczyć. A tutaj koszt kosmicznych śmieci. No i tutaj jest dosyć ciekawy artykuł o urynie astronautów użytej do budowy bazy księżycowej. Od ludzkich odchodów do superplastycyzera. Uryna astronautów stała się bardzo użytecznym źródłem do robienia, czy też właściwie jakimś zasobem do tworzenia mocnych i wytrzymałego betonu na Księżycu. Także nic się nie marnuje, jednym słowem, nawet siuśki mogą być użyte do tego, żeby stworzyć taką bazę księżycową. No cóż, mówiło się, czasami były takie podśmiechujki z jakichś takich bardziej dzikich ludów, gdzie mówiło się, że mają chatki z gówna, jak to się mówi, więc teraz astronauci będą mieli chatki z siuśków, a proszę bardzo, niby taka bardzo rozwinięta technologia. Dlaczego właśnie moczniki, tutaj widzimy zresztą, jak to wygląda. Powiem tak, wygląda tak jak to, z czego jest zrobione, to, co tu dużo mówić, no ale jak wyschnie, to będzie jakiś taki gotowy do drukowania, że tak powiem, filament, nazwijmy to w ten sposób. No cóż, pytanie, o czym dzisiaj jest odcinek? No i Marek odpowiada, jak widzisz, o urynie. Tak to wygląda. No tak, jak widzicie, trzeba mieć specyficzny mindset, żeby zostać astronautą. Jeżeli chcecie poczytać sobie troszeczkę o kosmicznych śmieciach, to możecie sobie przeczytać właśnie tutaj o tym problemie, który, no jakby nie patrzeć, jest dosyć sporym problemem, jeżeli chodzi o orbitę. Też na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej. I to, co mi się tutaj spodobało, to jest ten obrazek, a właściwie to zdjęcie, które pokazuje taki właśnie hiperprędkościowe zderzenie. To znaczy jakiś właśnie mały obiekt uderza w taki pancerz. Oczywiście to jest w dużym powiększeniu, to nie jest aż tak gruby kawał stali. Aczkolwiek gdyby skalę zachować, to pewnie też by taką miało to, taki miałoby to finał. Jak widzicie, nie dość, że gdzieś tutaj dokonało uszkodzenia, taki mały odprysk, dosłownie mikrometeoroid albo jakiś mały kosmiczny śmieć, to jeszcze wybrzuszyło i rozerwało warstwy tutaj gdzieś tejże właśnie powłoki na dole. Także bardzo niebezpieczne. Wyobraźcie sobie, że z drugiej strony znajduje się wrażliwa elektronika i w tym momencie może zostać w ten sposób właśnie uszkodzona. Kaja pisze, że w sumie na wschodzie ludzie w wioskach robią chatki z odchodów zwierząt, więc czemu by nie używać ludzkich? No właśnie, widzisz. Tych będzie na pewno pod dostatkiem. O odchody zwierzęce byłoby trudno na Księżycu. Kamila pisze, że jak działa, to nie jest głupie. Ja się też w sumie tutaj z tym zgadzam. Spoko. Co dalej na stronie Urani, chciałem powiedzieć, Europejskiej Agencji Kosmicznej? Ano właśnie tenże artykuł o wygiętych mostach pomiędzy dwoma grupami galaktyk. Nowe badanie oparte na danych z należącego do ESA Obserwatorium XMM Newton oraz z Obserwatorium w
podczerwieni, chciałem powiedzieć, Boże, w promieniowaniu rentgenowskiego Chandra rzuca nowe światło na odległą o 3 miliony lat, nie, przepraszam bardzo, na rozległą na 3 miliony lat świetlny, czy też rozległy na 3 miliony lat świetlny most pomiędzy dwoma właśnie takimi grupami galaktyk, oczywiście most z materii tutaj i promieniowania, i tutaj widzimy, jak wymieniają się te dwie olbrzymie struktury tą właśnie materią emitującą promieniowanie rentgenowskie. Czyli mamy sobie południowy tutaj klaster galaktyk i północny klaster galaktyk. One się gdzieś tam ze sobą zderzają, zbliżają się do siebie, a pomiędzy nimi właśnie zachodzi ta wymiana materii, która skutkuje taką, a nie inną właśnie emisją. Ciekawe, czy się wyświetli cały. Bo nie wiem. Chyba się cały nie zmieścił nam komentarz, więc no cóż zrobić, trudno. Ale Jakub widzę, że się napisał. Cóż tutaj jest? Jako agent nieruchomości muszę dodać nowy materiał budowy do opisu nieruchomości. Ciekawe, kiedy deweloperzy zaczną z tego korzystać. Słuchaj, na pewno byliby bardzo zadowoleni taką możliwością redukcji kosztów. Wyobraźcie sobie, że właśnie budowlańcy na budowie zamiast marnować, to mogą używać. Okej, okay, więc tyle na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przenieśmy się na polskie strony i zajrzymy na Uranię. A na Uranie, Urania w czasach zarazy, kosmiczny teleskop Hubble'a z klocków Lego, zagłosuj. Więc coś nowego się pojawiło, ale chyba jakiś taki mało skomplikowany zestawik. Czy lubicie teleskop Hubble'a? W LEGO Ideas trwa głosowanie nad zestawem klocków do budowy modelu kosmicznego teleskopu Hubble'a. Warto głosować, bo jak się okazuje, często wchodzą właśnie te pomysły, między innymi Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, a zresztą przyniosę to, zobaczycie, no bo przecież to jest całkiem fajny zestaw. Zresztą to, co widzicie teraz na ekranie, to jest właśnie lądownik Eagle, lądownik Orzeł, który brał udział w misji Apollo 11 i on też był w ramach właśnie tego LEGO Ideas zbudowany na live'ie. I też było głosowanie na początku, czy go zrobić. A to jest właśnie Saturn 5. Może ja się przełączę bardziej na... Ojej, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Ajajajajajajajaj. I tak to jest, jak się nie ten przycisk wciśnie, widzicie? No dobra, ale czołówka jest na tyle fajna, że można było ją pokazać jeszcze raz. A to jest właśnie Saturn 5 w pełnej krasie, w całej okazałości, który też w ramach tego właśnie LEGO Ideas był przygotowany przez konstruktorów z LEGO. Zresztą, no właśnie tę stację kosmiczną chyba też z patronami zrobimy, mam wrażenie, bo takie pomysły się pojawiały. Dobra, najgorsze jest to, że nie mogę jej zatrzymać. Jak już tutaj ją raz wcisnę, to jest koniec wtedy. W sensie chodzi mi o czołówkę oczywiście. Dobra, ale dzisiaj chyba wszystko z dźwiękiem działa. Miejmy nadzieję, że będzie działało. W każdym razie, wracając do tematu. LEGO Ideas to strona internetowa prowadzona przez firmę produkującą słynne klocki, poprzez którą można zgłaszać swoje pomysły na nowe produkty. Nasze koncepcje mogą zostać przekształcone w zestawy klocków, które wejdą do sprzedaży. Warunkiem jest uzyskanie przez daną koncepcję odpowiedniej liczby głosów poparcia. I można sobie oddać głos poparcia. Może ja teraz oddam głos poparcia. Zaakceptujmy cookiesy. Czyli tutaj, jak już widzicie, są przygotowane wizualizacje takiego zestawu, jak miałoby wyglądać. I tutaj można support zrobić, tak? Ale musiałbym teraz zrobić sobie konto. To może niekoniecznie dzisiaj to zrobimy. Ciekawe w ogóle, co jest obecnie w koncepcjach, że tak powiem. Enter a contest. Gdzie to może być? Bo wiem, że ten Central Perk to na przykład powstał chyba, zdaje się. To też powstało. To też są rzeczy, które już istnieją. Więc no tak. A to jest bardzo fajny program, gdzie można faktycznie zgłaszać nawet swoje projekty i można wtedy... być, tak powiem, pomysłodawcą właśnie nowego zestawu LEGO.
No nie wiem, trzeba by było przejrzeć bardziej tę stronę i zobaczyć, gdzie co jest. Niedługo zbudujesz rakietę z Lego i będzie lepiej latać niż Sojuz i Starship, pisze Maciej. Piotr pisze też, że a propos rakiety jest też zapis na YouTube całe 6 godzinek, także jak ktoś ma ochotę sobie obejrzeć, to oczywiście zapraszam serdecznie. Coś tutaj jeszcze widziałem. A właśnie, Dawid pisze, że Lego to zawsze dobra rzecz, bo idzie zapomnieć o świecie na parę godzin, jak zestaw ma sporo klocków. Tak to właśnie też wygląda. Okej. Wracamy sobie na stronę Urani, więc jeżeli chcecie się przyczynić do tego, żeby teleskop Hubble'a wszedł do produkcji, to tutaj możecie sobie właśnie zgłosić swoje poparcie. Nowa wersja Stellarium, to też się trzeba przyjrzeć. Stellarium to jest taka właśnie fajna aplikacja, w której można śledzić nocne niebo między innymi, ale jeszcze kończąc temat, no to widzicie tutaj właśnie LEGO Ideas. Europejska Agencja Kosmiczna ESA zgłosiła, że zaczęła w swoim sklepie internetowym sprzedawać zestawy klocków LEGO pozwalające skonstruować swój model Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. ESA zawarła porozumienie z LEGO i zaczęła w swoim sklepie internetowym sprzedaż zestawów tychże klocków. No to jest ciekawe, ale można je kupić też wszędzie, więc taki trochę news, jak wiecie. Którego mogłoby nie być równie dobrze. Nowe informacje na temat eksplodujących masywnych gwiazd. W niedawno opublikowanym badaniu naukowcy przeprowadzili symulację 3 supernowych związanych z zapadnięciem się jądra masywnej gwiazdy, wykorzystując do tego celu superkomputery znajdujące się w Australii. Zawsze warto użyć superkomputerów, jak widzicie. Modele symulacyjne dotyczące wybuchów gwiazd o masach 39, 20 i 18 mas Słońca, czyli takie już gwiazdy, z których z całą pewnością czarna dziura może powstać, dostarczyły nowych informacji na temat eksplodujących masywnych gwiazd i nowej generacji detektorów fal grawitacyjnych. Tego rodzaju supernowe są efektem wybuchu bardzo masywnych gwiazd pod koniec ich życia. Są jednymi z najbardziej świecących obiektów we Wszechświecie i są miejscem narodzin czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Wykryte fale grawitacyjne pochodzące od tych supernowych pomogą naukowcom lepiej zrozumieć astrofizykę czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Więc o tym właśnie traktuje tenże artykulik tutaj. Wracając do klocków LEGO, to Wojtek żałuje, że 10 lat temu sprzedał na Allegro 5 kilo klocków LEGO. Ciekawe, czy dożyjemy takiego zestawu LEGO, tylko że z teleskopu Webba. Najpierw musimy dożyć teleskopu Webba. Dożyć teleskopu Webba właściwie. Okej, o co chodzi ze Stellarium? To podstawowy program w przyborniku każdego miłośnika astronomii. Jest darmowy? To znaczy jest darmowy, jeżeli na komputerze z niego chcecie korzystać, bo jeżeli chcecie aplikację kupić, znaczy wziąć i używać na telefonie, to jest to już wersja Pro też, ze wszystkimi funkcjami. Niedawno ukazała się nowa wersja aplikacji, no chyba, że się coś zmieniło. Na koniec marca i w kwietniu ukazały się dwie nowe wersje Stellarium. Aktualizację 0.20.0 opublikowano 29 marca i tak dalej. Jako główne zmiany twórcy wskazują aktualizację interfejsu graficznego, usprawnienia w kodzie wtyczek, głęboką refaktoryzację kodu dotyczącego Układu Słonecznego. Termin refaktoryzacja oznacza usprawnienia organizacyjne, a nie dodawanie nowych funkcjonalności. Zaktualizowanie katalogu obiektów głębokiego nieba, zmiany w silniku i konsoli skryptów, przywrócenie trybu Angle. Naprawiono też szereg błędów zgłaszanych przez użytkowników oraz dokonano różnych mniejszych usprawnień. Szczegóły na temat usprawnień można znaleźć sobie pod linkami, które tam są dostępne. Także jeśli ktoś używa Stellarium, to na pewno będzie zadowolony z tego, że właśnie taka aktualizacja duża została udostępniona. Okej, wejdźmy na Puls Kosmosu. Co też ciekawego na Pulsie Kosmosu piszczy. To już mieliśmy, czyli nic nowego się tutaj nie dzieje. Okej. Zobaczmy, co w komentarzach w takim razie piszczy. Robert pyta się, co tak cicho o Betelgezie była chwilę temu wszędzie, nawet w lodówce, a teraz? A teraz została zjedzona, jak to rzeczy w lodówce zazwyczaj mają w swoim, no, że tak powiem, najbliższej przyszłości. I już niestety o niej głośno nie jest. A tak naprawdę, no to okazało się, że
Póki co trzeba analizować dalej dane. Raczej chodzi tutaj o to, że pył przesłania światło Betelgezy. Warstwy tego gazu, które z niej są rozdmuchiwane, po prostu skumulowały się i przysłaniają z naszej perspektywy światło Betelgezy. Aczkolwiek potem zaczęła jaśnieć już i wszystko zaczęło wracać do normy, więc dlatego też pewnie te komentarze i te wszystkie artykuły się skończyły. Zresztą jak to zwykle bywa, temat jest nośny, a potem to nie znaczy, że on znika, tylko po prostu już nie jest nośny, bo inne tematy go wypierają. Tak jak Kamila tutaj zwróciła uwagę, wyjaśnili, co powodowało jej zaciemnienie i nie ma o czym pisać. Na telefonie można otworzyć Stellarium w przeglądarce, które jest nawet dokładniejsze niż wersja Pro. Oto jest dosyć ciekawa informacja, którą warto tutaj dalej podać. I wracając do Jamesa Webba, jak miałby taki zestaw powstać, ciekawe ile czasu byłby opóźniony. Sajfanowi zajęło ponad 7 godzin składanie tego właśnie modelu rakiety Saturn V, a nie wiem w sumie nawet. Wydawało mi się, że też właśnie coś koło 6 było tutaj, aczkolwiek to nie są wyścigi. To też jest ważne, żeby składać sobie tak, żeby sobie na spokojnie złożyć i czerpać z tego przyjemność. Czy można zdradzić jakieś plany przyszłych bliskich spotkań trzeciego stopnia oraz czy jest nadzieja na wywiad z profesorem Meissnerem? Jeżeli chodzi o profesora Meissnera, to zgłaszaliśmy do niego taką propozycję, natomiast z przyczyn osobistych, może czy zawodowych, ciężko mi to stwierdzić, nie mógł się zgodzić na taką rozmowę. Natomiast jeżeli chodzi o bliskie spotkania trzeciego stopnia, no to musimy poczekać, aż zejdą jeszcze bardziej te obostrzenia i będzie można znowu podróżować i z ludźmi nagrywać tego typu wywiady. Zresztą też wiele osób nie chce w tym momencie właśnie kontaktować się na żywo i na żywo jakby no nagrywać, dawać się nagrywać, więc no musimy poczekać, aż cała ta epidemia przestanie być aż tak ingerująca w nasze życie, że tak powiem. A Maurycy ma pytanie, jak w naszym Układzie Słonecznym znajdowałaby się czarna dziura, czy byłaby widoczna z Ziemi? Wiesz co, jej efekty działania na pewno byłyby widoczne z Ziemi. No taka czarna dziura miałaby dużą, dużą masę, więc wszystko kręciłoby się, nazwijmy to, dookoła takiej czarnej dziury. Na pewno zauważylibyśmy, że taki obiekt istnieje. Natomiast samego obiektu byśmy pewnie nie zauważyli, dopóki za nim coś by nie przechodziło, jakaś materia, bo no dziura czarna, czarne na czarnym, mamy czerń kosmosu i czarną dziurę, no tego jakby nie zobaczysz. Natomiast jeżeli zaczęłaby na przykład jakąś materię pochłaniać, no to wtedy owszem, dysk akrecyjny ujawniłby istnienie horyzontu zdarzeń. Patryk pozdrawia z kilometrowej kolejki do banku. Dzień dobry Patryku, a dlaczego taka kolejka długa do banku? Ja mam nadzieję, że zrobią projekt ISS w skali figurek 1:1, a nie taką małą. No to byś musiała wynająć boisko piłkarskie, żeby taki model stacji 1:1 zbudować. Ciekawe, ile milionów klocków by miał taki zestaw. O, i to jest pomysł. Płaska Ziemia, Lego Ideas, zestaw od Astrofazy. Tak to właśnie wygląda. Dobra, moi drodzy, przechodzimy sobie teraz do naszej książki. Będziemy realizować temat, także już teraz proszę Was o numery od 14 do 244. Takie liczby w tym momencie potrzebuję. I ja już tworzę sobie listę. 9, 10, 11 i 12. 12 liczb. 12 liczb będziemy w tym momencie potrzebować. I cóż. I cóż. I czekam na liczby. I jeszcze nie widzę, bo oczywiście opóźnienie mamy. Może da się jakoś to opóźnienie zminimalizować. Będę musiał pogrzebać w różnego rodzaju opcjach. Ale jeżeli się da, no to super. To mielibyśmy tutaj dużo prościej pod tym względem. Dobra, kamera mobilna jest już włączona, a ja czekam. 29. Czy 29 nie było? Było już 29, także kolejne liczby. 19. 19 jeszcze nie było, więc 19 sobie wpisujemy. 211. 211 też jeszcze nie było, więc też sobie tutaj leci.
54, coś mi mignęło, ale chyba jeszcze też nie było. Nie, nie było jeszcze 54, więc też wrzucamy. 78, 77 było, ale 78 nie, więc jak najbardziej może wejść. Jedźmy dalej. Kamil, 44, niestrudzenie, więc 44 wpisujemy. Dalej co mamy? 29 Michał proponuje, a Magdalena 111. 111 jeszcze nie było, więc wpisujemy i 29 też wpisujemy, bo też jeszcze nie było. No. Co mamy dalej? 78 Adrian proponujesz? 78 też jeszcze nie było, była strona wcześniej, więc możemy sobie tam zajrzeć. Robert 42 też proponuje. 42 też nie było, też możemy spróbować. 10 pozycja, więc jeszcze 3 pozycje mi zostały tutaj. 126 od Michała. 126 też nie było, więc 126 wrzucamy. 11 pozycja, moi drodzy. 69 do 3 razy sztuka. Czemu by nie? Wrzucamy 69 od Piotra. I jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Kaja 37 proponujesz. 37... jeszcze nie było, więc 37 wrzucimy. Wybrałem dzisiaj tak troszeczkę specjalnie nawet te niższe numery, ale nie bójcie się, to nie jest tak, że zawsze będę tak robił. Dlaczego niższe numery? A to dlatego, żeby jakiś kosmiczny temat spróbować poruszyć. Dobra, i trzymamy kciuki. Czy jest dźwięk? Jest dźwięk, więc super. Więc super, o to chodziło właśnie, żeby dźwięk był. Więc udało się to ustawić. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej z losowaniem. Kostka już jest gotowa. I mamy czwóreczkę, a pod czwóreczką kryje się numer 78. Więc sprawdzamy sobie, co pod numerem 78 się znajduje. 77 już znalazłem. 78. Jak wyewoluowało złożone życie? Czyli mamy dzisiaj, a patrzcie, jaka niebieska fajna poświata z lewej strony, nie? To jest fajny kadr. Możemy tak zostawić. Jak wyewoluowało złożone życie? Jeszcze tego nie mieliśmy, tematu, więc sobie teraz ten temat ogarniemy. A 69, jaki uśmiech. No cóż, słuchaj. Jak wyewoluowało złożone życie? Właśnie, piszcie też, czy słychać muzyczkę w tle, bo ja widzę, że ona wchodzi, ale zastanawiam się jeszcze, czy jej głośność jest odpowiednia. Jeśli jest, to spoko, a jeśli nie, to będziemy kombinować. Konibinować. Dobra. Nasza planeta jest wypełniona, jak to napisał Darwin, ten taki pan z długą brodą, w swoim dziele o powstaniu gatunków nieskończonym szeregiem form najpiękniejszych i najdziwniejszych. Jednak kilka miliardów lat temu wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Mimo że życie zaistniało na Ziemi bardzo wcześnie, przez pierwsze 2 miliardy lat było ono niezwykle prymitywne. Naszą planetę zamieszkiwały jedynie bakterie oraz pozornie bardzo do nich podobne, a rzeczywiście niezwykle od nich różne archeony. Najbardziej złożonymi żywymi tworami były kolonie mikroorganizmów, takie jak warstwy stromatolitów i maty mikrobialne. Żadnych roślin, żadnych zwierząt, jedynie surowy pejzaż skał, rzek i oceanu. Ach, jakież to jest poetyckie. Powstanie nieskończonego szeregu form najpiękniejszych jest zapewne najważniejszym wydarzeniem na Ziemi od czasów pojawienia się samego życia. Z pewnością wydaje się też jednym z najbardziej nieprawdopodobnych. Przez wiele lat biolodzy zakładali, że powstanie złożonego życia było ewolucyjnie nieuniknione. Uważali, że proste formy życia stopniowo ewoluowały w bardziej złożone i w ten sposób w końcu powstały zwierzęta i rośliny. Wygląda jednak na to, że sprawy potoczyły się inaczej. Po pojawieniu się prostych komórek nastąpiła niezwykle długa przerwa, wynosząca niemal połowę czasu istnienia Ziemi, zanim wyewoluowały formy złożone. Okazuje się, że do powstania skomplikowanych komórek doszło jedynie raz w ciągu 4 miliardu lat, co sugerowałoby dziwaczny wypadek. Pikseloza strasznie na ekranie. Trzeba sprawdzić, o co chodzi. Ale gdzie? A to wiesz co, to może być coś od Facebooka, nie? Bo tutaj z tego, co widzę, to wychodzi całkiem spoko obraz. Muzyka elegancko śmika w tle, mordeczko pisze nam Olgierd, więc bardzo mnie to cieszy, że tak jest. Okej. No przecież wiadomo, Agata ma tutaj swoją hipotezę na ten temat, przecież wiadomo, jak wyewoluowało, reptylianie stworzyli. No proste, najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze. Nie, oczywiście tak nie jest, nie słuchajcie mnie. Brakujące ogniwa.
Gdyby proste komórki ewoluowały w bardziej złożone powoli, przez miliardy lat, musiałyby istnieć wszelkie ich postaci pośrednie, a niektóre z nich powinny żyć do dzisiaj. Tak jednak nie jest. Na jednym końcu mamy maleńkie bakterie i archeony, znane pod łączną nazwą prokariontów. Na drugim rozciąga się ogromna domena eukariontów. Pomiędzy nimi zieje przepaść. Typowy eukariont jednokomórkowy, taki jak ameba, jest jakieś 15 tysięcy razy większy od bakterii i to samo dotyczy jego genomu. Prokarionty to niewiele więcej niż maleńkie woreczki zawierające związki chemiczne. Owszem, skomplikowane woreczki, ale nie mogące się równać z komórkami eukariotycznymi, które chlubią się jądrem komórkowym, miniaturowymi strukturami zwanymi organellami, wewnętrznymi błonami komórkowymi, cytoszkieletem i systemami transportu. Eukarionty mają się do prokariontów tak jak człowiek do ameby. No tak, jesteśmy bardziej skomplikowani niż ameba, aż się zakrztusiłem. Kaja pisze nam... Coś kojarzę artykuł, że naukowcy odtwarzali warunki w tunelach termicznych pod wodą i sprawdzali, czy mogą powstać cząsteczki organiczne. Tak chodzi o pewnie te tunele termohydralne, takie kominy termohydralne, które na dnie oceanu są. I tam faktycznie dzięki tym związkom chemicznym, które są z nich uwalniane, mogą powstawać takie cegiełki życia. Za to Piotr pisze, że skomplikowane komórki tylko raz powstały. Patrząc na ilość masowych wymierań, wygraliśmy w totka kilka razy z rzędu. Cóż, ktoś zawsze w tego totka, jakby nie patrzeć, wygrywa. Bakterie nigdy nie tworzą skupisk bardziej złożonych niż łańcuchy lub kolonie identycznych komórek. Natomiast komórki eukariotyczne grupują się i współpracują, tworząc wszelkie formy życia od glonów po sekwoje, od mrówników po zebry. Wszystkie złożone wielokomórkowe formy życia, a więc niemal wszystkie organizmy żyjące wokół nas i nie tylko, to eukarionty. Wszystkie eukarionty wyewoluowały od wspólnego przodka. Gdyby nie doszło do jego pojawienia się, życie utknęłoby w ślepym zaułku. Komórkom bakterii archeonów po prostu brakuje cech pozwalających na tworzenie bardziej złożonych form. Co się w takim razie stało? Wydaje się, że do krytycznego wydarzenia doszło mniej więcej 2 miliardy lat temu, kiedy jedna prosta komórka z jakiegoś powodu znalazła się wewnątrz drugiej. Nie wiadomo, czym była ta druga komórka, ale jest jasne, że pochłonęła bakterię, która wewnątrz niej zaczęła żyć i dzielić się jak dziki lokator. W jakiś sposób udało im się koegzystować i stopniowo wypracowały symbiotyczną relację nazywaną endosymbiozą. I to jest dosyć ciekawa rzecz, związana z mitochondriami. Mitochondria to są te takie elektrownie, które znajdują się w komórkach. I z tego, co naukowcy twierdzą, to najprawdopodobniej właśnie eony temu doszło do takiego połączenia się. To znaczy, były sobie takie komórki działające jak mitochondria, żyjące osobno i one zostały wchłonięte przez inne komórki i doszło do takiej symbiozy. I teraz pytanie, okej, ja rozumiem, że na przykład taka komórka mogła połknąć sobie takie mitochondrium, natomiast na jakiej zasadzie doszło do związania się tego w ten sposób, że kolejne dzielące się komórki miały w sobie też już te właśnie mitochondria. Rozumiem, jak mogły przeżyć. Na zasadzie doboru naturalnego były bardziej wydajne, energetycznie wydajne oczywiście, więc mogły się dzielić dużo skuteczniej niż takie, które takich nie posiadały, ale samo to związanie się, samo to przekazanie dalszym jakby instancjom tej komórki już tej wchłoniętej, nazwijmy to, bakterii, takiego właśnie mitochondrium, jest dla mnie cokolwiek zastanawiające. Także jeżeli ktoś się natknął kiedyś na opracowanie na ten temat, to bardzo serdecznie proszę o linka. Z chęcią sobie bym przeczytał i rozwiał swoje wątpliwości. W czasie wspólnej ewolucji przez niezliczone pokolenia endosymbionty przekształciły się w organella zwane mitochondriami. Pozostałości po początkowej bakterii zaczęły pełnić kluczową funkcję zaopatrywania komórki w energię. To był ten krytyczny krok, który pozwolił życiu porzucić kształt bakterii i wyewoluować w nieskończony szereg form najpiękniejszych, jak to stwierdził oczywiście tutaj Darwin. Słowo mi zbrakło. A co się stało? Co się stało? Ciemność, widzę ciemność. To dziwne, bo u mnie wszystko jest. U mnie wszystko nadaje. Czy u was nadaje? Wyście to odświeżcie sobie, bo tutaj jakby cały czas idzie wszystko, tylko na Facebooku coś się skrzaniło. Coś się stanęło na Facebooku, także
Nie wiem, czy cały czas show must go on, ja po prostu cały czas nadaję. Co się stanęło? Coś się na Facebooku zrobiło, bo mnie też wyrzuciło z Facebooka, natomiast live jakby cały czas idzie. Tutaj wszystko produkcyjnie działa jak najlepiej, także piszcie, czy widzicie w ogóle live'a. Ja słyszę, słychać, widać. No i dobra, to znaczy, że po prostu się, strona przeładowała czy coś tam. No jakiś tam błąd mieli. Dobra, lecimy dalej. Czyli to jest to właśnie, o czym tutaj, o co pytałem. Przez niezliczone pokolenia tak się działo, ale co sprawiło, że komórka postanowiła jakby mieć to w sobie, nie? W sensie, jak to związało się genetycznie z komórką tak, żeby mogło być przekazane dalej. To jest zastanawiające. Okej. Mitochondria dzielą się niezależnie od komórki, więc jak komórka się dzieli, to mitochondria dzieląc się przechodzą do cytozolu komórki potomnej. Okej, Jędrek nam tutaj tłumaczy to. Tak, dobra, ja to wszystko rozumiem, tylko jak to wygląda fizycznie, technicznie, wizualnie, w sensie mamy zjedzone mitochondrium, to jest ten pierwszy etap, nie? Komórki podejrzewam, że nie zrobiła tego jedna oczywiście, tylko gdzieś tam kolonia jedna spotkała się z drugimi i dzięki temu mieliśmy większą liczbę tychże właśnie komórek, które pochłonęły takie mitochondria i one się mogły dzielić, ale to musiały się w takim razie tak dzielić, żeby wypełnić tę przestrzeń na tyle, żeby faktycznie przejść do tej drugiej komórki. Okej, to ma sens, Może podobnie jak geny wirusów w genomie ludzkim, pisze Marek. Okej, wszystko mamy, Niedawno wszedłem na live'a chyba w złym momencie, bo myślałem, że na Astrofazie teraz prowadzone są lekcje biologii. Wiesz co, słuchaj, czemu by nie? To też jest świat i wszechświat, który nas otacza. Także nauka jest piękna i jest bardzo interdyscyplinarna i połączona ze sobą i trzeba do niej podchodzić holistycznie. Wiedząc, jak rozwijało się życie na przykład na naszej planecie, możemy próbować interpolować tę wiedzę na inne planety i będziemy wiedzieć dzięki temu, czego szukać. Jagerek, chodź do nas tutaj. Jagerek postanowił przyjść, ale nie może przejść przez drzwi, ale sobie zaraz tutaj chyba nosem pchnie. Nie, jednak zdecydował się nie przyjść. Okej. Kącik krytyka, nie zgadzają się z dzisiejszym tematem, zablokowali streama. Może tak też właśnie było. Dobra, wracamy teraz sobie do naszego tematu. Chodź. No chodź, pchnij nosem. No chodź. No pokażę Wam go kiedy indziej. Turbo doładowanie. Uzyskanie mitochondriów pozwoliło eukariontom na przekroczenie bariery, która nie pozwala bakteriom i archeonom rozrosnąć się do dużych rozmiarów. Otóż prokarionty mogą wyprodukować tylko ograniczoną ilość energii. Uniwersalną walutą energii komórki jest ATP. Adenozynotrójfosforan, tak sobie tutaj dopowiem, wytwarzany w błonie komórkowej. Jednak w miarę zwiększania się komórki maleje stosunek jej powierzchni do objętości. Dlatego zapotrzebowanie na energię szybko przekracza jej produkcję. Komórki zawierające mitochondria, które mają swoje własne błony komórkowe wytwarzające ATP, mogą rozwiązać ten problem po prostu wytwarzając więcej mitochondriów, co jest łatwe, ponieważ mitochondria zachowują zdolność swoich bakteryjnych przodków do klonowania się. Wczesne eukarionty pełne całych zastępów mitochondriów produkujących energię mogły swobodnie rozrastać się i budować coraz większe i bardziej złożone genomy. Zapewniły one surowiec genetyczny, który pozwolił na powstanie jeszcze bardziej złożonych form życia. Co też jest, że tak powiem, ciekawym odpowiedzią na moje pytanie. Franciszek pisze, że tutaj na naszych astrokawach jest wszystko od Lego do czarnych dziur. Dokładnie, a pomiędzy Lego a czarnymi dziurami jak najbardziej życie i biologia się znajdują. Pies jest Darik, kapitan Makoty, dokładnie. Ale piesek jest z nami dzisiaj. Okej, jest akcja Poczytaj mi mamo. Dokładnie tak to właśnie u nas wygląda. Lećmy dalej. Zasilanie ze Słońca. To jest też ciekawe ujęcie. To jeszcze nie koniec historii. Uważa się, że w innej rundzie endosymbiozy powstał chloroplast, organellum, które pozwala roślinom i algom wykorzystać energię z światła słonecznego do produkcji cukru w procesie fotosyntezy. W tym przypadku endosymbiontem
Była bakteria fotosyntezująca, która pojawiła się na Ziemi 2,8 miliarda lat temu. Innym kluczowym wynalazkiem było jądro komórkowe, w którym eukarioty przechowują większość swojego DNA. Mogło ono powstać dzięki kolejnej endosymbiozie, być może z wirusem. Komórki eukariotyczne zyskały również prawdopodobnie w wyniku fałdowania błon komórkowych inne organella, takie jak retikulum endoplazmatyczne, gdzie produkowane są proteiny oraz aparaty Golgiego, które wysyłają te proteiny we właściwe miejsca. Coś wam chcę pokazać, zaraz wam to pokażę, tylko znajdę. Są takie animacje tworzone przy udziale właśnie superkomputerów między innymi i super takich algorytmów, które są do tego celu używane. Microbiology może animation sobie znajdziemy i chciałem wam pokazać, jak to się nazywa. O, jest Jagerek z nami. Czy Jagerek się pokaże? Nie, Jagerek idzie. Gdzieś tutaj bym chciał wam pokazać kinezynę, o właśnie. Kinezyn, ale bym chciał film znaleźć i wam pokażemy kinezyna, filmy kinezyna. Kinezynę trzeba wpisać. Kinezyn. Może na YouTubie po prostu bezpośrednio wpiszę. Kinezyna to jest taki chyba enzym jakiś, w każdym razie taka struktura, która transportuje inne substancje wewnątrz komórki na odpowiednie miejsce. Zaraz, kinezyna. Dlaczego nie mogę tego znaleźć? Kinezyny, a po angielsku jak jest? Białka motoryczne inaczej, natomiast to są białka w takim razie. Natomiast English weźmiemy sobie kinesin, a ja źle wpisałem przez zinę. Kinesin. I mamy kinezynę, the workhorse of cell, koń pociągowy komórki kinezyna. Zobaczcie, jak to wygląda, jak śmiesznie, jak nóżki Smurfa w takich tych, nie? Ona po prostu po takich właśnie mikrotubulach sobie przechodzi, ciągnąc za sobą jakieś naprawdę dużo większe i dużo cięższe od niej cząstki. Zresztą za chwilkę będziecie to widzieli. Włączył tryb incognito, nie pokaże się. O, tutaj właśnie teraz to widzicie pięknie. Zobaczcie, jaki balon wielki ciągnie za sobą kinezyna. Robi wrażenie. Czasami jest potrzeba więcej takich kinezyn. I wtedy one sobie... O, proszę bardzo, zablokuje się zaraz. Tak to właśnie wygląda. Małgorzata pisze, że lekcje biologii z rozszerzenia się przypominają ten tekst, to takie podsumowanie czegoś, co robi się parę tygodni w drugiej klasie liceum. Troszkę tak może być. O właśnie, Agata nam tutaj podesłała kinezynę. A tu jest troszeczkę nowych ciekawostek w tym temacie, także też warto by było sobie zobaczyć to. Okej, tak to właśnie wygląda. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Do tekstu. Wszystko to ustanowiło punkt wyjściowy do powstania złożonych wielokomórkowych form życia. Oczywiście zajęło to sporo czasu. Pierwszymi dużymi organizmami wielokomórkowymi była żyjąca w oceanie fauna ediakarańska, która pojawiła się jakieś 700 milionów lat temu i wymarła mniej więcej w czasie tzw. eksplozji kambryjskiej 540 milionów lat temu, kiedy wyewoluowała większość znanych nam zwierząt. Początki fauny ediakarańskiej wiążą się z wyewoluowaniem mitochondriów. Doszło do niego najprawdopodobniej w wyniku szczęśliwego trafu, wniknięcia jednej prostej komórki do drugiej. Tak czy inaczej, o ile powstanie prostych form życia wydaje się niemal nieuniknione, o tyle wyewoluowanie form złożonych, w tym również ciebie, jest niezwykle mało prawdopodobne i to jest prawdziwy cud życia na Ziemi. Okej, tu jeszcze możemy sobie na mobilnej zobaczyć, jak to wygląda. Pojawienie się złożonych komórek pozwoliło życiu wyewoluować od mikroskopijnych organizmów przypominających osad na wodzie do zadziwiającego bogactwa, jakie widzimy dzisiaj. Zresztą ten osad dalej pozostał i dalej takie widzimy różne kolonie. Prosta komórka bakterii 3,8 miliarda lat temu przez większość istnienia życia na Ziemi żyły na niej jedynie mikroorganizmy. Najbardziej złożonymi formami życia były kolonie bakterii. Jest moc! Jakieś 2 miliardy lat temu jedna prymitywna komórka wchłonęła i nie zniewoliła inną. Pochłonięta komórka wyewoluowała w jednostkę wytwarzającą energię, tak zwane mitochondrium.
I tu się pojawiło. Bakterie fotosyntezujące, chloroplast. Energia ze słońca, przodek jednej z linii rozwojowych komórek wchłonął również bakterię fotosyntezującą, która wyewoluowała w chloroplast, czerpiący energię ze światła słonecznego. Prosta komórka lub wirus. Dalej weszła sobie w skład komórki, mamy już bardzo skomplikowaną komórkę z jądrem komórkowym, centrum dowodzenia. Jądro komórkowe również mogło powstać dzięki wchłonięciu innej komórki lub wirusa. A zaledwie 0,7 miliarda lat temu pojawiły się złożone organizmy. Te super doładowane komórki były w stanie łączyć się ze sobą, tworząc złożone wielokomórkowe organizmy, takie jak rośliny, zwierzęta i grzyby. A grzyby oczywiście lubimy. Jeszcze Wam pokażę, bo chyba komentarze się nie wyłączyły i troszkę zasłaniały, więc wyglądało to w ten sposób. Mgławica kraba i coś zasłania ekran. Dobra, sorry. Tak to jest, jak się samemu realizuje, ale cóż, tak to wygląda. Okej, więc słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat. Przechodzimy sobie do naszej kosmicznej pogody. Kosmiczna pogoda, space weather. Zobaczymy, co tam w kosmicznej pogodzie słychać. O, zdjęcie wyżej, chyba że tylko ty widzisz na ekranie. To nie wiem, szczerze mówiąc. Ja nic nie widzę, u mnie działa. Jeśli chodzi o wiatr słoneczny, 316 km na sekundę, więc dzisiaj jakoś specjalnie szybko nie wieje. Za to gęsto jak zupa krem, 14,6 protona na centymetr sześcienny, ależ dało do czadu. Zero plam słonecznych na Słońcu, to mnie akurat jakoś specjalnie nie dziwi. Jeżeli chodzi o zorze polarne nad Europą, wygląda to w ten sposób. USA, Nowa Zelandia, Antarktyka. Dziur koronalnych brak, jeżeli chodzi o burze słoneczne i magnetyczne, to jak widać nie za bardzo. I dzisiaj mamy 12, czy dzisiaj jest 11? Zawsze zapominam. Dzisiaj jest, już patrzę, 12 maja. 12 maja mamy jakiś przelot. 8,9 odległości Ziemia i Księżyc, więc bardzo daleko, nie ma się czego obawiać. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. Jak widzicie, nie ma żadnego zagrożenia ze strony tejże właśnie asteroidy. Nawet nie mogę jej namierzyć. O, tutaj jest. Tak wysoko sobie patrząc w ten sposób na płaszczyznę naszej Ziemi, nad nami będzie taki przelot. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, będziemy kończyć. Ja serdecznie dziękuję Wam za udział w dzisiejszej Astrokawie i cóż, widzimy się jutro w środowej Astrokawie, ostatniej w tym tygodniu. Także, moi drodzy, trzymajcie się, miłego dnia. Zapraszam Was też na AstroShorta, jeśli nie widzieliście wczoraj, został wrzucony na Astrofazę. A my widzimy się jutro, mam nadzieję. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.